Witaj, drogi przyjacielu! Jesteśmy w czwartej części cyklu na temat aborcji. Ten odcinek poświęciłem temu, aby wam pokazać, że Biblia przedstawia aborcję jako przekleństwo, a rodzenie dzieci i macierzyństwo jako błogosławieństwo. Pewnie dzisiejszy odcinek będzie taki troszeczkę może krótszy, ale zostań ze mną, ale na początek intro. Nazywam się Piotr Gliściak i jestem pastorem Polskiego Kościoła Chrześcijańskiego w Irlandii, a to jest z kolei placówka misyjna Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Płodność, rodzicielstwo, macierzyństwo i ojcostwo są zawsze w Biblii przedstawiane jako oznaka błogosławieństwa od Boga. Chociaż brak posiadania dzieci z powodu np. niepłodności nie jest jeszcze przekleństwem. Natomiast abortowanie... Usuwanie i uśmiercanie w jakikolwiek sposób dzieci jest wyraźną oznaką przekleństwa ze strony Boga. Kiedy Bóg stworzył człowieka w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale i werset 26, dalej to opisuje tak: Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i kobietę, stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełnijcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Pierwsze błogosławieństwo, jakie rzekł Bóg do człowieka, zauważyłeś? Jest to: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się. Dalej w księdze Jeremiasza, 29 rozdział, werset 6, jest napisane pięknie tak. Pojmujcie żony i płódźcie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, aby was tam przybywało, a nie ubywało. A Izajasz, 65 rozdział, werset 23, pisze tak. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć gdyż są pokoleniem błogosławionym przez Pana a ich latorośle pozostają z nimi ten sam Izajasz w 66 rozdziale i 9 wersecie zadaje takie ciekawe dwa pytania czy ja mam doprowadzić płód do samego łona a nie dopuścić do porodu mówi pan albo czy ja który doprowadzam do porodu mam zamknąć łono Mówi Twój Bóg. Bardzo ciekawe, oczywiste, że nie. Oczywiście, że jak doprowadziłem płód do łona, to chcę również dopuścić do porodu. Oczywiście, jak doprowadziłem do porodu, to moją wolą jest teraz również i to, aby się urodziło dziecko. Jest taka bardzo ciekawa sytuacja opisana w Księdze Wyjścia, kiedy Izrael przebywał w Egipcie i zaczął panować tam faraon, który nie pamiętał już Józefa, a Izraelici bardzo się rozradzali i stali się zagrożeniem dla Egipcjan. Faraon nakazał położnym wtedy tak: Księga Wyjścia, pierwszy rozdział, wersety od 1, będę czytać. Gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się urodzi. Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich: czemuście tak uczyniły i pozostawiały przy życiu także chłopców? Położne odpowiedziały faraonowi. Kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie. Są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. One wtedy skłamały, oczywiście, skłamały. To są normalnie paskudne kłamczynie, ale dalej czytamy od 20 wersetu tak, że Bóg, mimo to, tego kłamstwa, co robił, nagradzał położne dobrym powodzeniem. Lud. Natomiast rozradzał się i potężniał, a ponieważ położne ba, bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Bóg nagradzał te położne powodzeniem i tym, że same miały rodziny za to, że nie zabijały noworodków. Jest to Boże błogosławieństwo z tym związane. Bóg się troszczy o każdego niemowlaka, dopiero co urodzonego i pięknie opisuje, przyrównując Izraela do Porzuconego płodu ludzkiego, który Bóg przyjął i zaadoptował, i się nim zaopiekował. Gdzie w księdze Ezechiela w szesnastym rozdziale y, czytamy od czwartego do siódmego wersetu pięknie tak. A z twoim narodzeniem było tak. Gdy się narodziłeś, nie przecięto twojej pępowiny, i nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić, nie wytarło cię solą, i nie owinięto w pieluszki, żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy, lecz porzucono cię na polu. Brzydząc się Tobą w dniu Twojego narodzenia, a gdy przechodziłem koło Ciebie, widziałem Cię, tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do Ciebie leżącej we krwi, żyj i rośnij, jak roślinę polną uczyniłem Cię, rosłaś więc i wydoroślałaś i doszłaś do pełnej urody, Twoje piersi nabrały kształtu, a Twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. Płód ludzki jest chroniony w Bożym Prawie, bo nawet odnośnie śmierci płodu, Bóg zawarł taki zapis w Księdze Wyjścia w XXI rozdziale, werset 22 i dalej: że jeśli jacyś mężczyźni się pokłócą i uderzy któryś z nich kobietę brzemienną, tak że widzi z niej płód, jednak bez żadnej szkody czyli nie odniesie szkodu ani matka, ani płód to musi ponieść karę ten mężczyzna jaką narodzi na niego mąż tej kobiety, a da według uznania sędziów. Ale werset następny, 23, mówi, że jeśli jednak dojdzie do szkody, wtedy dasz życie za życie, oko za oko i ząb za ząb. Bardzo prosta zasada tutaj. W jaki sposób Biblia przedstawia to, że Aborcja jest przekleństwem od Boga w bardzo prosty sposób. Jest wiele wersetów. Otóż wspomniany już Izajasz w 45 rozdziale zawarł piękną myśl, że Bóg jest Stworzycielem i formułuje każde życie jak dzieło swoich rąk, kształtuje każdego pojedynczego człowieka, ale też ostrzega i grozi cały czas biada, biada. I od 9 wersetu czytamy tak. Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą skorupka wśród glinanych skorupek. Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje, co robisz, albo dzieło do swojego mistrza, on nie ma rąk? Biada temu, kto mówi do ojca, dlaczego płodzisz, a do kobiety, dlaczego rodzisz. Zauważ, co tu jest napisane: biada temu, kto mówi do ojca, dlaczego płodzisz i czepia się kobiety dlaczego rodzisz tak mówi pan święty izraelski i jego stwórca jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi moje ręce rozciągnęły niebiosa i ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku biada temu kto mówi do ojca Dlaczego płodzisz? A do kobiety dlaczego rodzisz? Zauważyłeś te słowa już, tak? Zarejestrowałeś je? Dobrze. Ale jest też wiele bezpośrednich wersetów, które mówią wprost, że śmierć noworodków i abortowanie dzieci i ich uśmiercanie wśród narodu wybranego jest po prostu karą za nieposłuszeństwo i odrzucenie Boga i Przekleństwem ze strony Boga, na przykład w księdze Ozejasza w dziewiątym rozdziale od jedenastego wersetu czytamy tak. Efraim jest jak ptak, odlatuje ich sława. Nie będzie urodzeń, ani brzemienności, ani poczęcia. A choćby odchowali swoje dzieci, osieroce ich. Także nie będzie ludzi. Zaiste biada im także, gdy się od nich odwrócę. Widziałem Efraima, jak czyni zwierzynę łowną swoich synów. Efraim wyprowadza swoich synów na rzeź. Daj im panie, co im masz dać. Daj im niepłodne łono i wyschnięte piersi. W Gilgal skupiła się cała ich złość. Zaiste tam ich znienawidziłem. Wypędzę ich ze swojego domu z powodu ich złych uczynków. Nie będę ich już miłował. Wszyscy ich książęta to buntownicy. Efraim jest powalony. Ich korzeń usechł. Nie wydaje już owocu. Uwaga i na koniec. Nawet gdy porodzą. Uśmiercę ukochane dzieci i chłona. Bóg karał. Za odstępstwo często Izraela, posługując się narodami sąsiadującymi, którzy napadali na naród wybrany, prowadząc z nimi wojny. I w tych wojnach często dokonywało się takiej Paskudnej praktyki, gdzie rozpruwało się brzuchy kobietom brzemiennym i aportowało się w ten sposób nawet płody ludzkie. Była to największa oznaka barbarzyństwa w tamtych czasach i chyba nie można było sobie wyobrazić gorszego przekleństwa i kary. I u tego samego Ozejasza, właśnie w XIII rozdziale, czytamy, szesnasty werset. Samaria od Pokutuje, gdyż zbuntowała się przeciwko swojemu Bogu. Padną od miecza jej niemowlęta, będą roztrzaskane o skałę, a jej brzemienne rozprute. Ale nie tylko u Ozeasza, bo również u Izajasza. Trzynasty rozdział od wersetu szesnastego pisze tak. Ich niemowlęta zostaną na ich oczach roztrzaskane, ich domy splądrowane, a żony zgwałcone. Oto ja pobudzę przeciwko nim medów, którzy o srebro nie dbają i w złocie się nie lubują, łuki pobiją młodzieńców. I uwaga, nad płodem łona matki nie zlitują się, ich oko nie weźmie względu na dzieci. I dwa fragmenty z drugiej księgi Kronik, pierwszy fragment to z ósmego rozdziału dwunastego wersetu jest napisane tak. Hazael zapytał Elizeusza, dlaczego mój pan wybuchnął płaczem. A on odpowiedział: Dlatego, bo wiem, jakie złowy rządzisz synom izraelskim. Grody ich puścisz z dymem, młodzież ich pobijesz mieczem, niemowlętą ich roztrzaskasz głowy, a przebiennym porozcinasz brzuchy. I drugi fragment z 15 rozdziału i 16 wersetu jest napisany tak. Wtedy to Menachem spustoszył tab wraz ze wszystkim, co w nim było, i cały jego okrąg od strony tirsy. Dlatego, że nie otworzono mu bram, zniszczył je całe, a niewiastom brzemiennym kazał porozcinać brzuchy. Widać więc, że abortowanie dzieci nienarodzonych. W jakiejkolwiek formie jest związane z przekleństwem, i było bardzo częstą praktyką w Starym Świecie, i było oznaką przekleństwa i kary, która spadała od Boga na Izraela. Na sam koniec przytoczę jeszcze jeden istotny tekst biblijny, występujący przeciwko aborcji, polegającej na spędzaniu ludzkiego płodu poprzez przyjmowanie środków wczesnoporonnych. Tekst pochodzi z Nowego Testamentu, co może nas tym bardziej zainteresować. Znajdujemy go w liście do Galacjan w 5. rozdziale, w 20 wersecie, gdzie apostoł Paweł potępia czary i wróżbiarstwo jako uczynki ciała. I jest tam od 19 wersetu napisane tak. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo i uwaga, czary. Czary to jest to słowo, które mnie. Interesuje wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne o tych zapowiadam Wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Użyte tutaj słowo czary lub gusła to greckie farmakeja i oznacza ono lecznicze praktyki wróżbiarskie z użyciem narkotyków. Kobiety po prostu w tamtych czasach odwiedzały znachorów, by otrzymywać od nich często środki powodujące poronienie, aby spędzić płód. I można o tym przeczytać w artykule The Morality of Abortion w Harvard University Press na stronach od 8 do 10. To tyle, co przygotowałem w tej części cyklu na temat aborcji. I pokazałem Tobie to, że w Biblii abortowanie, usuwanie i uśmiercanie w jakikolwiek sposób dzieci jest wyraźną oznaką przekleństwa ze strony Boga. Nie wolno tego popierać w żaden sposób. Jako chrześcijanin nie możesz być nawet neutralny wobec tego zjawiska, ponieważ milczenie jest cichą zgodą. Ale musimy zająć jasne i czytelne stanowisko wobec sprzeciwu abortowania nienarodzonych dzieci. Jeśli podobało się tobie to, czym się dzisiaj podzieliłem, to zasubskrybuj mój kanał natychmiast, aby nie przeoczyć kolejnej części. Jeżeli pod moim cyklem pojawią się jakieś kolejne fajne, ciekawe komentarze, to postaram się na nie odpowiedzieć, może w specjalnie nakręconym filmiku na ten temat. A teraz już pozdrawiam ciebie serdecznie i do usłyszenia.